Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Ostatnio w czasie takiej rozmowy prywatnej z jednym z moich znajomych, przyznałem się w czasie tej rozmowy, że kiedy nie wiem, jak się modlić, kiedy nie wiem, jak wołać do Boga, to modlę się psalmami. I ten mój znajomy zapytał mnie o to, w jaki sposób to robię, na czym to polega, dlaczego to robię. Bardzo sensowne pytanie, i odpowiedziałem mu zgodnie z prawdą, że pierwszą rzeczą, którą robię, kiedy modlę się psalmami, to odpowiadam sobie na pytanie, jak ten psalm dokonał się w życiu Jezusa Chrystusa. Rozmyślam nad tym, kiedy przeczytam jakiś psalm, jak ten psalm dokonał się w życiu Jezusa Chrystusa. Kiedy już wiem, jak on dokonał się w życiu Jezusa Chrystusa, zaczynam rozumieć, jak ten psalm może dokonać się w moim życiu i dlaczego ten psalm jest modlitwą względem mojego życia. Szukam tego, jak On może się dokonać w moim życiu, lub też jak już dokonał się w moim życiu. Następnie wołam do Boga prosto z mostu. To, co mnie niepokoi, to, co mnie dotyka, to, co mnie przeraża, to, co mnie napawa nadzieją, inaczej mówiąc, rozmawiam z moim Bogiem psalmem, czy za pośrednictwem. Psalmu. Oczywiście, całość zajmuje mi jakąś dłuższą chwilę, ale cóż, ktoś, kto kocha Boga, ktoś, kto przez Boga jest kochany, po prostu lubi z nim spędzać czas. Co ciekawe, w ten sposób można odczytać całe Pismo Święte. I jeśli nie czytamy w ten sposób Pisma Świętego, jeśli jesteśmy tylko takimi czytaczami, Nieznanych treści, niezrozumiałych treści z Pisma Świętego, to to Pismo Święte nie oddziaływuje w żaden sposób na nasze życie. Ale kiedy w przedstawiony przeze mnie sposób czytamy Biblię, no to wtedy ona kształtuje i zmienia nasze życie, ubogaca i uszlachetnia je, czasami napomina, czasami koryguje, a czasami wręcz krzyczy, żebyśmy coś zrobili lub. Przestali coś robić. Nabranie takiej pokory przed czytaniem Słowa Bożego, zwłaszcza dzisiaj w XXI wieku, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy tacy mądrzy, tacy oczytani, tak bardzo wszystko wiemy i tak bardzo wszystko rozumiemy i osiągnęliśmy taką głębię w nauce, to nabranie takiej pokory wokół prostoty Bożego Słowa przynosi niesamowite zmiany. Do naszego życia. Co ciekawe, mam takie wrażenie, że Bóg chce, żebyśmy mu dali możliwość, żebyśmy dali taką przestrzeń, żeby Bóg czytał nasze życie swoim słowem. Co mam na myśli? Bóg bardzo precyzyjnie wypowiada się przez Boże Słowo względem mojego i Twojego życia, jeśli je studiujemy w sposób, który opowiedziałem o psalmach. Najbardziej to pokazuje historia Marii, kiedy Anioł zwiastował jej, co się z nią stanie. W tym tak zwanym zwiastowaniu Anioł wypowiada słowa dokładnie z Biblii. Które bardzo dokładnie znała Maria, ale w momencie, kiedy on je do niej wypowiada, one stają się żywe względem jej życia. Popatrz, poczniesz i porodzisz syna. Te słowa Maria znała, bo Bóg w swoim słowie wypowiedział je do matki Samsona. Pan z tobą, to określenie znajdujemy, kiedy Bóg mówi do Gedeona błogosławiona między niewiastami to określenie pada w księdze sędziów Maria Pisma znała ale znała je w sposób historyczny natomiast w momencie kiedy Bóg za pośrednictwem anioła przemówił do Marii to te słowa stały się żywe Biblia zaczęła mówić wprost do życia Marii o jej życiu. Bóg przeczytał życie Marii swoim słowem i dokładnie tak jest z nami. Kiedy mamy takie podejście do Biblii, to Bóg czyta nasze życie swoim słowem. A kiedy czyta nasze życie swoim słowem, to kreuje nasze życie. A kiedy kreuje nasze życie to uszlachetnia nasze życie, bo jest Bogiem, który chce dla nas dobrze i chce nas Prowadzić ku uświęceniu. Kiedy dzisiaj będziesz studiował Boże Słowo, pozwól, by Bóg swoim Słowem przeczytał Twoje życie. Zastanów się nad tym, jak dany fragment wypełnił się w życiu Jezusa Chrystusa. Następnie zastanów się nad tym, jak w takim razie ten fragment może wypełnić się w Twoim życiu. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. A następnie porozmawiaj o tym z Bogiem. Pozwól, żeby Biblia cię spenetrowała i zmieniła. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa.